Cześć kochani, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj kolejny film z serii Meal Prep, ponieważ zrobimy sobie obiady na najbliższe kilka dni. Zaraz Wam pokażę dokładnie, co będziemy gotować. Ostatni taki film bardzo Wam się spodobał, więc stwierdziłam, że nagram kolejny. Pokażę Wam cały proces przygotowywania obiadów, ale też jednej kolacji, bo znowu zrobimy zupę. Ale to zaraz Wam wszystko pokażę. Mam nadzieję, że lubicie takie filmy. Jeśli tak, no to koniecznie już teraz zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, zostawcie coś po sobie i oglądajcie dalej. Mam nadzieję, że ten film przypadnie Wam do gustu. A jeśli chodzi o to, co dzisiaj będziemy gotować, to tak jak poprzednio przygotowałam sobie tutaj całą listę na cały tydzień posiłków, a na zielono mamy zaznaczone rzeczy, które dzisiaj zrobimy. I tak, na pewno zrobimy na obiad kurczaka po azjatycku. Jedna wersja będzie z makaronem ryżowym, a druga podana z ryżem. Także robimy jeden sos, ale podajemy go w dwóch różnych wariantach. Zrobimy też na pewno cały garnek zupy ogórkowej, którą będziemy jeść przez 3 dni na kolację. Zrobimy kaszotto z kurczakiem i warzywami. Również ono będzie na 2 dni, także sobie je zamrozimy, zrobimy większą porcję, a także zrobimy makaron z sosem pomidorowym i wołowiną. To jest wołowina mielona, także takie będą obiady i zupa. Jak zdążymy, to może pokuszę się jeszcze na zrobienie tych placuszków z serka wiejskiego z warzywami, a jeśli nie zdążę, to po prostu pokażę Wam je w innym filmie, może w jakimś vlogu. Także zaraz zabieram się do roboty, pokażę Wam jeszcze, jakich składników będziemy używać. Ok, składniki sobie tutaj już przygotowałam, podzieliłam na to, co do czego i idąc po kolei, tu są składniki na zupę ogórkową. Ja ugotuję wywar od podstaw na włoszczyźnie i jeżeli chodzi o mięso, to będą to skrzydełka z kurczaka, więc ten wywar ugotujemy właśnie na tym. Do tego dorzucimy oczywiście starte ogórki kiszone, marchewkę, jak się ugotuje, obrane ziemniaczki w kostkę. I wszystko zabielam zawsze taką śmietanką rozmieszaną z wodą i z mąką po prostu pszenną. Także to będzie zupa ogórkowa. Następnie tutaj makaron ten w stylu azjatyckim, chińskim. To oczywiście kurczak, jeżeli chodzi o mięso, to będzie to kurczak, filet z piersi kurczaka. Jedna wersja z makaronem, druga będzie z ryżem. Ryżu tutaj widzę, nie wyciągnęłam, ale też go ugotuję. Warzyw, jakie użyję, to będzie cukinia, marchewka, papryka, cebula, czosnek, który też tu muszę przynieść. I wiecie co, wykorzystam też resztę tych szparagów, bo nie mam co z nimi zrobić. A jeżeli chodzi o sos, to żeby właśnie był w takim klimacie azjatyckim, to oczywiście dodam sos sojowy, sos rybny. Tutaj mam taki sos sweet chili, który też dodam do marynaty i trochę miodu. Jeżeli będzie mi czegoś brakowało, to dodam jeszcze jakiś przypraw, może imbir tarty. Zobaczę. Także to jest obiad numer jeden. A następnie przechodzimy do sosu pomidorowego z wołowiną. Ja tego mięsa użyję tylko połowę, ponieważ połowa będzie mi potrzebna do burgerów, które jutro robię na obiad. Także to będzie taka mała porcja, dosłownie na dwie osoby, na jeden obiad. Dodam cebulkę, czosnek, marchewkę pokrojoną w kostkę, zaleję pasatą pomidorową i podam z makaronem. A tutaj mam rzeczy do kaszotto. Jeżeli chodzi o kaszę, jaką będziemy używać, będzie to kasza jęczmienna, taka drobna, bo taką akurat mam. Mam jeszcze gryczaną, ale jakoś mi nie pasuje. Z warzyw dodam cebulkę, kalafiora, mięso oczywiście, pierś z kurczaka. Dodam też szpinak i może jeszcze dodam troszeczkę papryki. Zobaczę tak naprawdę. To wszystko Wam pokażę. No i tak, to są wszystkie składniki. Aha, tutaj do podlewania tego kaszotto jeszcze będzie potrzebny bulion. Ja mam taki bulion ze słoiczka z winiary. Także zaraz zabieramy się do roboty. Ok, kochani, więc witajcie znak mojego stołu dobroci. Ja chciałam przedstawić Wam tylko taki szybki plan, co i jak po kolei będziemy robić. Oczywiście najdłużej robi się zupa, czyli zaczniemy od wstawienia mięsa i włoszczyzny i zupa będzie się gotowała, wywar będzie się gotował około 2 godziny, myślę. A w tym czasie, jak zwykle, najpierw pokroję sobie wszystkie warzywa, a potem będę po kolei smażyć co do czego. I jak będzie się gotować ten wywar na zupę, to w międzyczasie też ugotuję makaron
do sosu pomidorowego z wołowiną. Ugotuję też ryż do tego sosu po azjatycku. Natomiast makaron ryżowy ugotuję na sam koniec, ponieważ gojemy dzisiaj dosłownie, jak gotuję ten meal prep, więc go tylko zaleję wrzątkiem, potrzymam 10-15 minut i będzie gotowy, ale tak jak mówię, zrobię to na koniec, żeby był po prostu ciepły. Także wstawiam zaraz właśnie warzywa i mięso na bulion, na wywar. No i zabieram się za krojenie wszystkich warzyw. Dobrze, kochani, więc warzywa mam już właściwie wszystkie pokrojone. Tutaj są warzywa do tego kurczaka po azjatycku, czyli papryka, cebula, cukinia. Marchew starłam na tarce, szparagi, tutaj też jest czosnek, który potem przecisnę przez praskę. Tutaj są warzywa do tego sosu z wołowiną, marchewka, czosnek, cebulka. A tutaj do kaszotto. Kawałek jeszcze cukinii mi został, więc go dodałam, trochę pora, cebula, kalafior, no i będzie też szpinak, ale szpinaku nie siekam, dodam go w całości. Zostały mi tylko do obrania ziemniaki do zupy i tutaj do starcia ogórki kiszone, ale zupa jeszcze się długo będzie gotować, więc zrobię to później, a teraz myślę, że przejdę do zrobienia mięsa, pokroję i przyprawię mięso. Ok, kochani, mam tu już piersi z kurczaka, będę je kroić w kostkę. Jedną pierś z kurczaka doprawię tymi sosami i solą i pieprzem po prostu i to będzie taka marynata. A drugą pierś, jeżeli chodzi o tą do kaszotto, przyprawię solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym, papryką słodką. I to chyba tyle. Zobaczę, czy coś jeszcze mi wpadnie w ręce, ale chyba nie. W międzyczasie też ugotował mi się makaron i ryż. Pokazywałam Wam, że gotuję to w czasie, kiedy obierałam i kroiłam warzywa. Także mam makaron do spaghetti z wołowiną, znaczy do sosu z wołowiną i mam ryż do drugiej porcji tego kurczaka w stylu azjatyckim. Także to już mamy z głowy, więc super. Więc ja teraz zabieram się za doprawianie mięsa, a potem będziemy wszystko smażyć. Dobrze, kochani, kurczaka mam już pokrojonego w dwóch miseczkach i stwierdziłam, że nie będę zalewać tego kurczaka tymi sosami, tylko po prostu suchymi przyprawami. A ten sos zrobię osobno w miseczce i zaleję całość na patelnię, jak już będą tam i warzywa, i kurczak. Także jeśli chodzi o przyprawy, no to to, co lubicie. U mnie na pewno będzie sól, pieprz. Do tej wersji po azjatycku będzie jeszcze suszony imbir i papryka ostra. A do tej wersji do kaszotto myślę, że dodam jeszcze jakieś zioła. Mam rozmaryn, tymianek, także coś takiego dodam. No i tak, zaczynam przyprawiać. Muzyka.
kochani, zupa się nadal gotuje, a ja zabieram się za smażenie. Na tej mniejszej patelni zrobię ten sos pomidorowy z wołowiną, a tutaj będę smażyć kurczaka po azjatycku, bo to jest największa patelnia, jaką mam. Mam jeszcze woka, ale wok się nie zmieści razem z garnkiem na kuchence. Także do dzieła! Okej, kochanie, sosy mi się gotują, sos pomidorowy z wołowiną i kurczak z warzywami, więc w tym czasie obiorę i pokroję warzywa, sorry, ale to dyfuzor z odświeżaczem powietrza, obiorę i pokroję ziemniaki do zupy i myślę, że też zetrę już ogórki na tarce i to już będę miała z głowy. Jak skończą mi się gotować sosy, tu w ogóle już sobie przygotowałam makaron, tu ryż, więc od razu je przełożę do pudełek, jak będą gotowe. Zwolni mi się kuchenka i wtedy weźmiemy się za kaszotto i dokończymy zupę. Nasze sosy mam już gotowe, tutaj sos z wołowiną zaraz przekładam do pudełek, do makaronu, a tutaj mamy wielką porcję właśnie tego kurczaka po azjatycku i ojej, słów mi zabrakło, makaron ryżowy już też zalałam wrzątkiem i za 10 minut będzie gotowy i powiem Wam, że zrobię sobie przerwę i go właśnie teraz zjem, bo jest już godzina 16 i zgłodniałam. Zupa tutaj kończy się gotować wywar. Ja wrzuciłam tutaj łyżkę soli. Pogotuję to jeszcze około 20 minut, a potem wyciągnę mięso i warzywa i dorzucę ziemniaki, żeby się zagotowały w tym wywarze. No kochani, kucharz ma przerwę, czas na obiad. Całość posypałam jeszcze sezamem białym i szczypiorkiem. Także myślę, że będzie to przepyszne. Znaczy wiem, bo sos już próbowałam, jest przepyszny. Makaron ryżowy też bardzo lubię. Także chwila przerwy od pracy i zajadam. Okej, obiad zjedzony, do zupy dorzuciłam ziemniaki, które się gotują, a my zrobimy sobie teraz kaszotto. Daniel też mi starł ogórki na tarce, ja jeszcze tylko zetrę marchewkę, tą ugotowaną z wywaru i później też dorzucę do zupy, także zbliżamy się do końca meal prepu.
kochani, zupa i kaszotto już gotowe. Do kaszotto dodam jeszcze trochę masła, żeby nadać mu kremowości. A jeżeli chodzi o szpinak, to zużyłam całą paczkę, bo już w sumie był taki dosyć mokry. Nie wiedziałam, czy go potem dam radę wykorzystać, więc wrzuciłam całość. Także dodaję masło, wymieszam i przekładam do lunchboxów. No i kochani, meal prep skończony. Mamy tu wszystkie posiłki, czyli tutaj mamy ryż z tym kurczakiem w sosie po azjatycku z warzywami. Tutaj mamy makaron z sosem, powiedzmy, al ragu z wołowiną w pasacie pomidorowej. No i 4 porcje kaszotto na jeden dzień, 2, na drugi dzień też 2. No i cały garnek zupy ogórkowej. Także ja to wszystko zaraz chowam do lodówki, jak przestygnie. To idzie do lodówki, a reszta tych posiłków idzie do zamrażarki. Ponieważ dzisiaj mamy sobotę, to jemy w poniedziałek, więc do poniedziałku wytrzyma. Jedno kaszotto jemy we wtorek, drugie w czwartek, a w środę ten makaron z sosem. Zupa, jak wystygnie, pójdzie do lodówki, bo ją będziemy jeść przez najbliższe 3 dni. Także kilka godzin i meal prep zrobiony. A więc kochani, ja już się będę z Wami żegnać. Mam nadzieję, że taki film przypadł Wam do gustu. Dajcie znać, czy znacie te przepisy, czy lubicie też w ogóle robić meal prepy. Ja przyznam szczerze, że najbardziej tutaj moim faworytem jest ten kurczak w sosie azjatyckim, ale kaszotto też wyszło super. Ja w ogóle polecam Wam kaszotta różnego rodzaju, z różnymi kaszami, z różnymi warzywami, bo to naprawdę fajnie smakuje, to jest danie jednogarnkowe, nie wygląda, ale smakuje i ja szczerze mówiąc wolę je nawet bardziej niż risotto klasyczne. Zdecydowanie wolę kombinować z kaszami. Także bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, dajcie jakiś komentarz, dajcie po sobie ślad koniecznie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Pa, pa!